Róża Kozakowska, start z Duńska Wola, szykuje się do walki o drugi medal olimpijski w trakcie igrzysk w Tokio. Tak, no, widzimy, że Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wicemistrzyni olimpijska z Rio, Noura Al-Khtebi. No i ta Noura zrobiła coś nieprawdopodobnego. W piątej próbie 6,49 pobiła rekord olimpijski, drodzy Państwo. I ona w tej chwili prowadzi. I to postawiło bardzo wysoką poprzeczkę także przed naszą reprezentantką. A ja tylko powiem, że Al-Khtebi przed 5 laty, kiedy sięgała po srebrny medal, pchnęła kulę na odległość 4,70 m. Minęło 5 lat i ona robi nieprawdopodobny wynik. Proszę Państwa. Pierwsza. Patrzymy, skupienie. No, Róża, jest świetnie, jest super, jest fantastycznie, jest cudownie. Zobaczymy, co będzie dalej. To jest trudna dyscyplina, trudna konkurencja, bo nie można odpowiedzieć na rzuty dobre rywalek. Trzeba zrobić wszystko swoje i potem czekać. Znowu powyżej 7 metrów. Ja nie wiem, czy to nie jest kolejny rekord świata. Zaraz moim zdaniem zdecydowanie więcej niż 7,10. Mówiłem, po przerwie zrobić to jeszcze raz. 7,37. Ależ wynik, co ta dziewczyna robi. 33 centymetry poprawiony rekord świata. Róża, jesteś cudowna! 7,37! Rekord świata! Dwukrotnie poprawiła! Fantastycznie! Przerwa, koncentracja, skupiła się i znowu próba nieprawdopodobna. Znowu świetnie wykonana technicznie. Może tutaj przenosić góry, to widać. To złoto, niech idzie do złota. Oczywiście jeszcze będziemy musieli i to długie, długie minuty poczekać na zakończenie rywalizacji. Ale jeśli ktoś robi i poprawia dwukrotnie rekord świata, wie, że to idzie w dobrym kierunku. Tu niewiele zostało pani już w rywalizacji. Jeszcze 4, a może 2 są w stanie powalczyć z Polką. Znowu w granicach 7. Może troszkę poniżej 7, ależ seria. 7,10, 6,69, 7,01, 7,37. Teraz minimalnie poniżej 7, 6,98. Nieprawdopodobna seria. Tak, tu widzimy, że Róża może nie do końca była zadowolona z tej próby, ale matko kochana, nie być zadowolonym z takiej próby 7 metrów, coś, co było jeszcze niedawno nieosiągalne. Przypomnijmy, druga teraz Al-Khtebi w swojej karierze w poprzednim konkursie pchnęła 4,70 na paraigrzyskach w Rio. I sięgnęła po medal. Patrzymy. Jedziemy. Ostatnia próba Polki. Znowu powyżej 7. To nie będzie rekord świata, ale znowu powyżej 7. Ależ próba, ależ przygotowana. Przecież ona poprawiła swój najlepszy życiowy wynik o 36 centymetrów. Forma zbudowana niebywale. 7,25. Jeśli będzie się liczyła druga próba, to jest też niebywała. Trenerzy Wojciech Kikowski, Piotr Kuczek, ogromne gratulacje. No i ta spełniona dziewczyna.